to obrazek z mistrzowskiej fety Lecha Poznań. Od momentu wspólnej radości klubu i kibiców minęło blisko półtora miesiąca. W tym czasie przy Bułgarskiej działo się sporo. Najważniejszą ze zmian była ta na stanowisku trenerskim. Po rezygnacji Macieja Skorży z powodu ważnych spraw osobistych szkoleniowcem poznańskiej Lokomotywy został John van den Brom. The team spirit. Atmosfera w tym zespole to coś nieprawdopodobnego. Takiej chemii między zawodnikami nie widziałem w żadnym innym klubie. Duch zespołu to jedno, odpowiednie przygotowanie i umiejętności drugie. Przez ostatnie tygodnie piłkarze ciężko pracowali nad formą, by 5 lipca móc stawić czoła pierwszemu rywalowi w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Najwyżej rozstawiony zespół w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, w tej pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Zespół, który 8 lat z rzędu grał w fazach grupowych europejskich pucharów, czyli Karabach Agdam. Mistrz Azerbejdżanu to zespół, który w ostatnich latach wyrobił sobie renomę na rynku międzynarodowym. Jego siłą jest zgranie. W końcu nieczęsto zdarza się, by jeden trener prowadził klub od 14 lat. Oglądając nawet kilka ostatnich sparingów Karabachu w Austrii, to wyglądało też bardzo dobrze. Widać, że te automatyzmy są i wcale bym się jakoś tak nie sugerował tymi wynikami, ostatnimi dwoma ich remisami. Podopieczni Kurbana Kurbanowa trenowali dziś na płycie głównej stadionu Poznań. Duże europejskie obiekty nie są im obce. W poprzednim sezonie Karabach odpadł z Ligi Konferencji Europy dopiero w 1/16 finału po dwóch porażkach z Olimpikiem Marsylia. W ataku azerskiej drużyny wyróżniają się Brazylijczyk Kadi oraz Senegalczyk Ibrahim Awadzi. Panowie zdobyli łącznie 36 goli i zanotowali 20 asyst w ubiegłorocznych rozgrywkach, ale to nie jedyni gracze, na których Lech musi uważać. Mamy szacunek do Karabachu. Trudno go nie mieć, gdy spojrzy się na to, co zrobili w Lidze Konferencji Europy, ale oni również muszą szanować mistrza Polski. Mistrza, którego szeregi opuściło kilku mniej lub bardziej istotnych zawodników. W zasadzie z pierwszego składu odszedł Jakub Kamiński, Dawid Kownacki, owszem, on też miał bardzo duży wpływ na mistrzostwo Polski, a reszta to byli zawodnicy, jednak to byli zmiennicy, bo jakkolwiek to brzmi, to Tomasz Kędziora za dużo nie pograł w Lechu. Miki był, Van der Hart był zmiennikiem, i Pedro Tiba też ostatnio też nie był w najwyższej formie. W ich miejsce pion sportowy sprowadził bramkarza Artura Rutkę i pomocników Afonso Souza i Georgi Jacitajszwiliego. Dwaj ostatni dołączyli do zespołu raptem kilka dni temu, ale ich występ we wtorkowym meczu nie jest zagrożony. They are in the squad for tomorrow. Obaj znaleźli się w kadrze meczowej. Nie mają zaległości treningowych i są do mojej dyspozycji. So it's an option for me. Wsparciem dla kolejorza niewątpliwie będą kibice, którzy licznie zasiądą na trybunach. Mamy, a rozmawiamy w poniedziałek około południa, ponad 22 tysiące uprawnionych osób. To jest dobry wynik jak na ten moment, bo jednak początek lipca, okres wakacyjny, miasto dosyć mocno opustoszałe, jeśli chodzi o mieszkańców wyjeżdżających gdzieś właśnie w strony wakacyjne. O odpoczynku mogą zapomnieć Lechici. W najbliższym tygodniu zawodnicy van den Broma rozegrają dwa mecze z Karabachem, a pomiędzy nimi w sobotę czeka ich rywalizacja z Rakowem Częstochowa w Superpucharze Polski. Nie obraziłbym się na nieco dłuższe wakacje, ale mówimy o eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie możemy się doczekać tych meczów. Pierwszy gwizdek w meczu Lecha z Karabachem zabrzmi we wtorek o godzinie 20:00. Rewanż tydzień później w Baku o 18:00 czasu polskiego.